Dzień dobry Państwu. Trochę moją prezentację wywołał Pan Senator, który w słowach tu przemówił i powiedział, że nie ma prawdziwego mleczarstwa bez spółdzielczości. Stąd po prostu chciałbym to też Państwu pokazać. Oczywiście chciałbym temat, Państwo widzicie, jest dość znany, spółdzielczość i mleczarstwo. Oczywiście zaczynamy od definicji, co to jest spółdzielnia, żebyśmy wiedzieli, czym się to różni od wszystkich podmiotów gospodarczych, które działają w kraju. No ja tylko powiem, że końcówkę, że to członkowie prowadzą wspólną działalność gospodarczą we własnym interesie i ten dolny akapit, że spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną, światową i kulturalną i prowadzi. Tym się różnimy chyba od innych wszystkich przedsiębiorstw, które działają w kraju. Prekursorem oczywiście spółdzielczości, szczególnie rolniczej, był ksiądz Stanisław Staszyn w 1816 roku w Lubieszowie. Założył towarzystwo, które składało się z 329 włościan. On zakupioną ziemię podzielił między nich, dając im od 60 do 100 morg, pod warunkiem, że będą prowadzić niektóre działania zespołowo. I ta zespołowość polegała na tych czynnościach ogólnych, jak Państwo widzicie, młyny, stawy, tartaki, cegielnie, browary i tym podobnie. I te środki uzyskane z tej nadwyżki oni przeznaczali na cele ogólne, czyli na lecznictwo, na budowanie nowych domów i dalsze działania też na potrzeby własne. Jak to towarzystwo działało? W drugiej sposób działa jako spółdzielnia rolnicza, w okresie II wojny światowej zawieszona działalność. Po II wojnie światowej w 1951 roku na mocy dekretu Bieruta spółdzielnia przestała funkcjonować. Jak ta spółdzielczość funkcjonowała w ogóle na ziemiach polskich? Więc rozwój spółdzielczości odbywał się w różnych warunkach gospodarczych i politycznych. Dodatkowo to u nas się odbywało w różnych zaborach. Kto tworzył tą spółdzielczość? Robotnicy, rzemieślnicy, drobni kupcy na ziemiach polskich, ale bywały też spółdzielnie i wśród inteligencji, które miały często charakter narodowy, polityczny. Nurty ideowe spółdzielczości, które funkcjonowały socjalizm za sprawą Owena i naszego Abramowskiego, przejęły to spółdzielnie spożywców, liberalizm, Frunze i nasz Mazowiecki ksiądz, banki ludowe, solidaryzm chrześcijański, wszystko też ciągle Pfizer i ksiądz Stefczyk, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe przejęły ten trend. Spółdzielczość przed pierwszą wojną światową. Proszę Państwa, w zaborze pruskim mieliśmy 300 spółdzielni, austriackich 1800, rosyjskich 1400, razem 3,5 tysiąca, 2 miliony 300 członków. Jak to było w szczególnych zaborach? Było, widzicie Państwo, 29 spółdzielni mleczarskich w zaborze pruskim, w zaborze naszym w Galicji. To 73 spółdzielnie funkcjonujące, 58 w zakładaniu, w zaborze rosyjskim był to duży problem, ale po 1914 roku w Polsce już działało 220 spółdzielni mleczarskich. Spółdzielczość w II Rzeczpospolitej, jak Państwo widzicie, w 1918 roku funkcjonowało w różnych źródłach, dopadają od 2 do 4, 6 spółdzielni zrzeszających około 1 300 000 członków. Przełomowym momentem była ustawa, którą Sejm uchwalił 29 października 1920 roku. Ustawę spółdzielczą, jedną z najlepszych i najnowocześniejszą w Europie, na której poszczególne państwa się wzorowały. Rozwój spółdzielczości wiejskich działo około 8 tysięcy podmiotów z 2 milionami członków, w tym banki ludowe dla bogaczy, kasy Stefczyka dla uboższych, spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie zbytu, rybackie, sprzedaży narzędzi rolnych i przemysłu. Nawet przed wybuchem II wojny światowej spółdzielni było w Polsce 1475 i około 700 tysięcy członków. Rozwijała się spółdzielczość społem, mieszkaniowa i początki spółdzielczości pracy. Przed wybuchem II wojny światowej udział spółdzielni w handlu detalicznym to 4-5%, w skupie produktów rolnych 12%,
20% depozytów własnościowych było w bankach spółdzielczych i w SKOK-ach. Tu są liczby, jak ta spółdzielczość funkcjonowała. No niestety spółdzielnie mleczarskie są w tej pozycji rolnicze, handlowe, mleczarskie, gdzie było 1800 z 700 tysięcy członków. Jak Państwo widzicie, wszystkie spółdzielnie były w związkach, różne niezwiązkowe, było ich tylko 1000. Spółdzielczość w okresie okupacji, oczywiście spółdzielnie na terenach pod przejęli komisarze niemieccy. W 1943 roku generalnie gubernik było 2229 spółdzielni zrzeszających 1 400 000 członków kredytowych, 1152 mleczarskich, 516 rolniczo-handlowych, 467. Te spółdzielnie to biuro obrotu towarowego i dystrybucji towarów na przedziały kartkowe oraz kupu kontynentów ziemiobłotów. Oczywiście alternatywną działalnością to pozatrudnianie działaczy oporu, ludzi nauki, kultury, ochrona przed aresztowaniami, robotami przymusowymi do III Rzeszy i spółdzielniowa też miejscem kontaktów, konspiracji, uprawianie nauki, historii i literatury polskiej. Spółdzielczość po II wojnie światowej w okresie pluralizmu podjęła się próby powrotu do powojennej aktywności, odzyskania utraconego majątku, budowy zniszczeń potencjału spółdzielczego. Niemniej w wyniku narzuconych zmian organizacyjnych następowało coraz silniejsze podtrzymanie spółdzielni aparatowi państwowo-politycznemu. W miejsce uznanych już tradycyjnych form spółdzielczości wiejskiej tworzone są nowe, jakie nazwano klasowe formy gminy spółdzielni Samopomoc Chłopska. Proszę Państwa, też zaciągnięto spółdzielczość do kolektywizacji rolnictwa, szczególnie po 1955 roku funkcjonowało 7700 nowych spółdzielni rolniczych na wsi, ale większość rozwiązano w 1956 roku. Co cechowało ten okres? Etatyzacja, podporządkowanie aparatowi państwowo-politycznemu, centralizacja, biurokratyzacja i mobilizacja, gdzie GS-y mogły tylko być sieciowo-handlowo na wsi, z połem w mieście i mieszkaniowe, które zaprzygnięto do rozwiązania sytuacji mieszkaniowej w kraju. To jest stan spółdzielczości na 1987 rok i to, co jest istotne, możemy tu powiedzieć, że spółdzielni mleczarskich było 323 spółdzielnie, 1 100 000 członków i zatrudniało 114 tysięcy osób. Jak Państwo widzicie, te pozostałe liczby, one są budujące, duże. Proszę nie notować, ja prezentację zostawię, ona będzie zawieszona na stronie internetowej, tak uzgodnił z organizatorami, będzie można zawsze to sobie do niej sięgnąć. Kryzys po 1989 roku. Brak nowoczesnych kart spółdzielczych potrafiących funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Ustawa z 20 stycznia 1990 roku likwidująca wszystkie struktury spółdzielcze centralne poza Radę Spółdzielczą. Bankructwo, likwiduje się kilka spółdzielni, wyprzedaż majątku, spadek spółdzielni o 50%, zatrudnienia spadek o 60%, spadek udziału w tworzeniu PKB od 1 do 1,5%. Proszę Państwa, pozytywne te dane, któreśmy stworzyli po 1989 roku. Konsultacja w rządzie standardów europejskich spółdzielczości mleczarskiej, konsultacja banków spółdzielczych, sukces skoków, pojawienie się nowych typów spółdzielni w postaci spółdzielni socjalnych, a ostatnio spółdzielni rolników i spółdzielni energetycznych, rozwój grup producentów rolnych działających prawo spółdzielcze, no i stabilizacja związków spółdzielczych i Krajowej Rady jako organizacji zrzeszających spółdzielnie. Krajowa Rada Spółdzielcza. Proszę Państwa, wszyscy zgodnie z ustawą przynależą do Krajowej Rady Spółdzielczej. Do zadań należy działalność legislacyjna i współpraca ze związkami rewizyjnymi w tworzeniu prawa, w tworzeniu projektów. I na dzisiaj, jak to było mówione, jeżeli nie sięgniemy do młodych kadr, to spółdzielczość nam się starzeje, jak to było powiedziane, ale dlatego też zabiegamy w tej chwili
o projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Ciężko nam to idzie, ale niemniej nie odstajemy od tego, bo działa ponad 2000 spółdzielni uczniowskich w kraju i myślę, że dalej będziemy w tym dobrze, żeby to prowadzić. Kolejną sprawą jest organizacja producentów. Wiemy się o to uproszczenie procedur w ich zakładaniu i rejestracji. Na dziś myślę, że chyba już resort to zrozumiał i myślę, że niedługo może uda się dla spółdzielni mleczarskich uprościć rejestrację, żeby one stały się organizacjami producentów, bo jak wiemy, te dotacje, które będą do nas funkcjonować, będą tylko do tych organizacji kierowane. Dodatkowo chcemy, żeby był dostęp do wsparcia sektorowego, też dla mleka, wieprzowiny, zbóż, tych roślin oleistych. Oczywiście jest to duży problem, bo w tej chwili mamy dostęp dla owoców miękkich i warzyw i poprzez Komitet Monitorujący Planu Strategicznego dla WBR-u na lata 2023-2007 chcemy stworzyć specjalną grupę roboczą, która by tym tematem się zajmowała i taki wniosek złożyliśmy wspólnie z prezesem Waśnikiem, bo jesteśmy członkami tego Komitetu Monitorującego. Proszę Państwa, to jest wykaz naszych spółdzielni znaczących w kraju. Jak Państwo widzicie, udział spółdzielni mleczarskich jest tu znaczący i to jest budujące, bo te spółdzielczość bankowa i spółdzielczość mleczarska to są tak zwane okręty flagowe spółdzielczości polskiej. Krajowa Rada jest urządzona, to Państwo widzicie, jak każda organizacja demokratyczna. Kongres to 4 lata, Zgromadzenie Ogólne, Zarząd. Krajowa Rada jest związkiem rewizyjnym dla wszystkich spółdzielni niezrzeszonych w związkach, a zrzeszenie tych spółdzielni w związkach rewizyjnych wszystkich to około niespełna 40%, 60% należy do naszej lustracji przez Krajową Radę i w porozumieniu ze związkami to czynimy. Jak stan liczbowy wygląda? Jak Państwo widzicie, najwięcej jest spółdzielni mieszkaniowych, 3565, potem po kolei schodzimy socjalne, najnowsze te banki spółdzielcze, których było na 87 roku 1500, mamy teraz 506, spółdzielnie pracy, skoki i mamy nawet CPL, jak Państwo widzicie, jeszcze mamy kilka spółdzielni, w sumie to jest 6400 kilka spółdzielni, ale myślę, że ten slajd będzie dla Państwa bardziej czytelny. To są spółdzielnie rolnicze i wiejskie. Jak widzimy, to mamy tą dość pokaźną liczbę. 833 spółdzielnie GSO-owskie, spółdzielcze grupy producentów rolnych nowy twór, który powstał na bazie prawa spółdzielczego 730, rolnicze spółdzielnie produkcyjne 519, kółka rolnicze 320, mleczarskie. Jak widzimy, mamy 124, dobrze Panie Prezesie? No różnie możemy liczyć, ale ja podaję to według naszych statystyk, bo to oczywiście w sumie tych spółdzielni rolniczo-pszczelarskich, których jeszcze nie wymieniłem, 38, jest to bardzo potrzebna forma spółdzielcza, ale zanikająca, nie zostało ich 38. W sumie tych spółdzielni mamy ponad 2,5 tysiąca. Rola spółdzielni wiejskich, proszę Państwa, w całym świecie spółdzielnie takie istnieją, dobrze się rozwijają, one pomagają rolnikom gromadzić zbiory, potem je przetwarzać, żeby zwiększyć ich dochody poprzez łączenie dochodów i wspieranie wspólnych projektów. Proszę Państwa, o znaczeniu spółdzielni dla rynku rolnego świadczy fakt, że 10 francuskich rolników to członkowie spółdzielni, w Holandii to aż 98%, w Danii 100% rolników jest w spółdzielniach, gdzie nie ma prawa spółdzielczego. Rola spółdzielni w Polsce. Oczywiście spółdzielność mleczarska, jak tu Państwo pokazuje na pierwszym miejscu, ma prawie 80% udziału w skupie i przetwórstwie. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne są ważnym ogniwem. Spółdzielczość gmina Samopomorsko-Opolska, mimo odejścia do usługi prawie rolnictwa, pełni jeszcze na wsiach bardzo ważną rolę. Ma 100 piekarni i 30 masarni. Spółdzielnie kółek rolniczych bardzo potrzebne, ale w tej chwili jest to spółdzielczość, która jeszcze nie rozwija.
schodzić oblicze Trzaskowska, o której mówiłem wcześniej, spółdzielcze grupy producentów rolnych. Są to dobrze rozwijające się spółdzielnie, ale niestety mamy sporo też zamknięć tych spółdzielni. Spółdzielnie rolników, jest to nowa forma ustawy, do której wnioskowaliśmy, składaliśmy wnioski. Nie powstała ani jedna, pomimo niezastosowania naszych uwag. W tej chwili wzięto pod uwagę nasze uwagi, po kilku latach tworzy się nową ustawę. Być może, że coś będziemy tu tworzyć. Spółdzielnie energetyczne. Oczywiście złożyliśmy swoje projekty do ustawy, wnioski, które nie zostały przyjęte. Jak źródła badają, mamy już dwie spółdzielnie, ale nasze wnioski sprzed dwóch lat, w tej chwili do ustawy, którą opracował zespół ekspertów do spraw spółdzielni energetycznych badowanych przez Ministra Rolnictwa i Odziwo, nie było tam żadnego spółdzielcy, ale nasze uwagi przynajmniej uwzględnili w tej ustawie, więc być może, że coś w tym zakresie się zmieni. Spółdzielnie mleczarskie, ilości zrzeszanie, jak Państwo widzicie, 71% jest zrzeszonych w związkach rewizyjnych. Tu są związki rewizyjne, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny, któremu przewodniczy prezes Waldemar Broś, który za chwilę na temat mleczarstwa powie wszystko. Ja tylko ogólnie i trzy związki regionalne, które współpracują z Krajowym Związkiem. Natomiast spółdzielczości mleczarskiej, ja myślę, że możemy sobie to przerzucić. Pan prezes za chwilę to wszystko powie. Ja tu prosiłem o wskazanie. To też możemy zadania, które stoją przed spółdzielczością mleczarską. Jeszcze nie, jeszcze chwilę. To jest ranking najlepszych spółdzielni mleczarskich, które chcę zaprezentować za Związkiem, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mleczarskich. Było to prezentowane na targach. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita, mleczarska w Giżycku, w Łowiczu, we Włoszowej, w Sierpcu, w Bieruniu, w Gostyniu, w Kole, w Nowych Skalmierzycach i w Olepcu. To jest ranking Krajowego Związku Spółdzielczego, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mleczarskich i największa sprzedaż. Mlekowita 6,3 miliarda, Grajewo 100, Piątnica 1,6 miliarda, w Łowiczu 1,5. Dla porównania to są rankingi prowadzone przez dwie branże. Oczywiście trzecia banki spółdzielcze, ona jest tak skomplikowana, że go nie będę prezentował, ale prowadzi też rankingi 100 najlepszych spółdzielni produkcyjnych RSP, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne. Jak Państwo widzicie, ja specjalnie to prezentuję, żeby pokazać, że też w spółdzielczości robimy rankingi, żeby widzieć, jak przegrywamy. I to są najlepsze spółdzielnie rolnicze, które funkcjonują w kraju. Ich obroty nie są tak wysokie jak w spółdzielczości mleczarskiej. Niemniej, jak widzimy, mamy te obroty posegregowane i mamy tu szereg spółdzielni, które zasługują na uznanie i pokazanie, że ta spółdzielczość funkcjonuje i się dobrze ma. Oczywiście to, co mówiłem. W myśl artykułu 1 paragrafu 2 prawa spółdzielczego my możemy prowadzić tę działalność oświatowo-kulturalną i ją prowadzimy. Ja dla przykładu tylko pokażę. To są spółdzielcze domy kultury, spółdzielnie mieszkaniowe, domy seniora, przeróżne zajęcia plus osiedlowe biblioteki. Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych dla członków i to, co mówił pan minister Danowski. Nie widzę, bo mi pokazali, że działamy z członkami, żeby ich uświadamiać, przekonywać, bo zawsze łatwiej jest przekazać niektóre informacje na takich spotkaniach niż na szkoleniach i zmobilizowanych. Spółdzielcze zespoły artystyczne, Krajowa Rada prowadziła przegląd zespołów artystycznych, odbył się już 20, przez pandemię zawiesiliśmy. Będziemy chcieli do tego wrócić nawet jeszcze w tym roku. Koła gospodarki wiejskich, oczywiście one są organizowane teraz różnie. Część jest w kółkach rolniczych, część według nowej ustawy rejestrowana gdzie indziej. Niemniej jest to duża też działalność społeczna. I tu dla przykładu. Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają 4,5 tysiące placów zabaw, 1700 boisk sportowych i prawie 3000 domów kultury, klubów i świetlic. Jeżeli jakaś inna branża resortowa pokaże większe ilości działalności społeczno-kulturalnej, to chciałbym to zobaczyć. I oczywiście budowanie lokalnej społeczności. Jeszcze raz powtórzę, to są te działania, które wszystkie podejmujemy
i myślę, że te budowanie relacji międzyludzkich i lepszą współpracę, która potem owocuje w bieżącej pracy w spółdzielni. Proszę Państwa, jak jest to na świecie? 3 miliony spółdzielni, 12% osoby będące członkami, 300 największych spółdzielni daje 2,5 miliona dolarów rocznie, 10% zatrudnienia, 280 milionów. Jak jest w Unii Europejskiej? 176 tysięcy, 4,7 miliona pracowników, 141 milionów członków i 990 miliardów euro rocznie. Jak jest to w poszczególnych branżach? Jaka jest siła tych branż? Rolnicze, Państwo widzicie, 51 tysięcy, 9,5 miliona członków, kolejna też spółdzielnie konsumentów, 11,5 tysiąca członków, spółdzielnie 37,3 miliona członków, spółdzielność finansowa 4200 członków, 60,5 miliona, mieszkaniowe 37, jak Państwo widzicie, u nas ich jest 10%. Dalej spółdzielnie pracy i usług 61 tysięcy, 3 miliony członków, spółdzielnie farmaceutyczne 755,3 tysiące członków i spółdzielnia energii odnawialnej, która nas tworzy dopiero 1250-300 tysięcy członków. Jeżeli ta ustawa prawo energetyczne będzie zmienione, myślę, że będą podstawy do tworzenia spółdzielni energetycznych na bazie już istniejących spółdzielni, niekoniecznie nowych, bez ograniczeń tam wartości energetycznych, które trzeba zatrzymać na własne potrzeby. Jaki jest udział spółdzielni w krajowych rynkach? Branża rolnicza w Holandii 83, w Finlandii 79, we Włoszech 55, we Francji 50. Finansowa we Francji 50, na Cyprze 37, w Finlandii 35, w Austrii 31, w Niemczech 21. Handel detaliczny w Finlandii 36, w Szwecji 20. Farmaceutyczna i opieki zdrowotnej mamy też u siebie jeszcze takie spółdzielnie, 21% w Hiszpanii, 18% w Belgii. Jak to jest u nas w kraju? Mleczarstwo 80%, bankowość spółdzielcza i skoki 7,5% w aktywach, mieszkalnictwo 15% zasobów mieszkaniowych, dlatego chciałem to pokazać. I to jest dom pod orłami, w którym Krajowa Rada ma siedzibę. Jak Państwo widzicie, tu na górze są dwa orły, które pilnują, żebyśmy stosowali prawa, szczególnie prawa spółdzielczego i myślę, że to czynimy. I dziękuję za uwagę.